Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie osobiście są takie momenty, kiedy odkrywam starą prawdę, że Słowo Boże naprawdę jest fascynujące. Jak czasami ktoś mi mówi, że on nie wie, że to jest taka nuda i tam się leją, tam wyrzynają, tam ten Bóg coś robi, co on nie rozumie, ale to go tak zniechęca. Ja nie wiem, jak to jest. Ja wiem jedno, że czasami rzeczywiście pewien marazm może się w życie człowieka wkraść, ale Słowo Boże wcześniej czy później po prostu robi swoją rewolucję w naszym życiu i ono jest naprawdę fascynujące. I sam mogę powiedzieć, że już będzie 2 lata, odkąd ja mam możliwość czytania Słowa Bożego samodzielnie, nikt tego za mnie nie robi, ale kiedy mogę czytać, to jest dla mnie niesamowite, kiedy mogę doświadczać radości, czasami mogę doświadczać smutku, tak, ale takiego dobrego smutku, kiedy Bóg ci mówi, słuchaj, no bracie, weź się w garść, bo to się źle skończy, a to, co zrobiłeś, jest grzechem i nazywa to po imieniu. To są takie chwile, które zadziwiają, kiedy czasami po prostu nie rozumiemy, czemu Pan Bóg tak, a nie inaczej postępuje, czy postąpił na kartach Bożego Słowa. I chwile fascynacji, kiedy czytasz o tych wszystkich cudach, wielkich rzeczach, po ludzku rzecz biorąc, rzeczach wręcz niemożliwych. Historie, które dobrze znamy, one na nowo ożywają, czytasz to już, gdybyś tak miał spisać to enty raz, daną historię danego króla, danego apostoła, daną Ewangelię, dany list. Ale jeśli jesteś naprawdę szczery przed Bogiem i modlisz się, aby Duch Święty cię uczył, to prawda jest taka, że będziesz to czytał i 25 raz, i 30, i 40, i 50, i za każdym razem Duch Święty będzie cię zaskakiwał tym, czego będzie chciał cię nauczyć. Prawdą, która w tych słowie jest zawarta. Ja lubię takie chwile. Czasami przychodzą chwile, kiedy stoisz za kazalnicą. Wielu z Was nie ma tej możliwości. Większość z Was nie ma tej możliwości. Ja mam. Ale wiecie, najbardziej przeraźliwa chwila, oczywiście zawsze jest stres. To nie ma czegoś takiego, jak ludzie mówią, a Ty jeszcze się nie przyzwyczaiłeś. Nie ma czegoś takiego. Dla mnie by to oznaczało, że coś ze mną jest nie tak. Zawsze jest i to powinno być. Ale wtedy, kiedy tak naprawdę nie wiesz, co Bóg chce powiedzieć. To jest największy stres dla kaznodziei. Oczywiście można merytorycznie przestudiować coś, zrobić fajne kazanie, ale to będzie bardzo teoretyczna sprawa, którą dany człowiek na przykład nie przeżywał w żaden sposób i po prostu musi. I parę razy w życiu mi się zdarzyło, że po prostu ja nie wiedziałem, o co chodzi. Największy stres. Boże, co będzie? Rano jest nabożeństwo, ja cały tydzień się modlę i ja dalej nie wiem co. Czasami przychodzą, na szczęście nieczęsto, takie chwile, ale wiecie, z czasem się już nauczyłem, że ja wiem, że Bóg zawsze wie, co chce powiedzieć i kiedy chce powiedzieć. Jak trzeba, to osła użyje, jeśli będzie miał jakąś ważną sprawę dla nas do przekazania. Kilka razy mi się to przydarzyło. Niektórzy mówią, no wiesz, to tak powinno być zawsze, na żywioł, wiesz. No. Ja tak słucham takich żywiołowych kazań, to one zawsze mówią o tym samym z tygodnia na tydzień i za wiele nie wnoszą bardzo często w życie człowieka, albo są oparte tylko na jakichś przeżyciach, doświadczeniach, a nie na tym, co Słowo Boże mówi. Ja jestem, zawsze będę tej szkoły, że ten, kto zwiastuje Słowo Boże, musi solidnie do niego przysiąść i musi je właściwie rozumieć. Inaczej nie powinien się za to zabierać. Dlatego, że Bóg mówi wyraźnie, że od tych, którzy nauczają, będzie się więcej wymagać. Panowie i panie, wy siedzicie sobie bezpiecznie. Ja któregoś dnia stanę przed sądem Bożym i Bóg mnie z tego rozliczy. I powiem tak, jest mi to obojętne, jak czasami ludzie mówią, o, ty z kartek korzystasz, to takie nieduchowe. Może. Może. Ty piszesz kazanie, to jest w ogóle nieduchowe. No, dla mnie bardzo duchowe. Bo ja wiem, że starałem się na tyle, ile jako człowiek potrafię, zrozumieć to, co Bóg do mnie powiedział, a reszta jest rolą Ducha Świętego. Więc wiecie, z tym jest bardzo różnie. I dzisiaj stoję z nie takim strasznie dobrze przygotowanym, jak ja lubię, kazaniem. Ja lubię pewne rzetelne rzeczy sobie zrobić, ale ja wiedziałem, że Pan Bóg coś chce mi pokazać i pewne słowo wrzucił w moje serce. Jedno słowo, które jest znane i nie pomyślałbym, że jeszcze cokolwiek można z tego wycisnąć, ale mam nadzieję, że dzisiaj Duch Święty będzie uczył mnie i będzie uczył nas tego słowa. Bardzo ważnych rzeczy. Ono jest zapisane w Ewangelii Łukasza, w 13 rozdziale. Będziemy czytać od wiersza 23 do wiersza 30. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 23 do 30. I rzekł ktoś do niego, do Jezusa:
Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy stanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on odpowie wam, nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa, zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Ktoś pyta Jezusa o taki temat, który jest dosyć ważny. Dosyć ważny nawet dla nas dzisiaj po 2000 lat. Panie, jak wielu ludzi będzie zbawionych? Niektórzy twierdzą, że wszyscy, że Boże miłosierdzie i tak w końcu sprawi, że przejdą przez jakieś tam procedury, czyśćce, inne rzeczy i w końcu i tak będą zbawieni. Czy tak uczy Boże Słowo? Za chwilę się przekonamy. Inni mówią, że tylko niewielu, ale tą niewielką liczbę też określają liczebnie. Co Jezus powie? 500 000 ludzi? 3 000 000 ludzi? 4 000 000 ludzi? Ile ludzi będzie w niebie? To jest ciekawe pytanie. Kto się tam znajdzie? Ktoś kiedyś powiedział, że możemy być zaskoczeni tym, kogo spotkamy w niebie, ale też nie myślałbym, że to zaskoczenie będzie aż tak wielkie związane z tym, że ktoś nie będzie znał Boga, albo będzie znał fałszywego Boga i będzie w niebie. Tak daleko na pewno bym tutaj nie poszedł. Teorii tutaj może być wiele. I kiedy bogaty młodzieniec, pamiętacie taką historię bogatego młodzieńca w Biblii, odszedł zasmucony po tym, jak Jezus chciał, aby sprzedał to, co ma. On był dosyć dzianym gościem. Sprzedał to, co ma, rozdał ubogim. Jezus to był taki człowiek, który chodząc po ziemi po prostu rozdawał, mówi, sprzedaj, rozdaj, daj jałmużnę, daj ubogim i chodź za mną. I to była jedna z rzeczy, która sprawiła, że ten człowiek nie był w stanie zrobić tego kroku, to jego miłość do tego, co posiadał, jego miłość do pieniędzy. I wtedy uczniowie też zapytali, no nie. A on był naprawdę, pamiętacie tą historię, jeśli chodzi o przykazania Boże, no to starał się od młodości wszystkie spełniać. To był religijny człowiek, bardzo pobożny człowiek. Nie człowiek, który wierzy z przypadku, albo wierzy, że jest coś, albo nazywa się tylko jakimś nominalnym, nie wiem, protestantem, katolikiem, prawosławnym, nominalnie się nazywa, ale z tym w ogóle nie ma nic wspólnego w swoim życiu. To był człowiek, który naprawdę wierzył w te wartości i ich przestrzegał. Wierzył, że to jest Boże Słowo i tego starał się przestrzegać. Ale zabrakło mu jednej rzeczy. Pójść za Jezusem, zostawić wszystko i pójść za Jezusem. Wtedy uczniowie, jak spojrzeli na tą całą sytuację, to byli przerażeni. Panie, no to kto będzie zbawiony? Jak nie on, jak on się nie nada. I oni popatrzyli na siebie, słuchajcie, to no to chyba mamy, chłopaki, kłopoty. To kto? A Jezus mówi, u człowieka to rzecz niemożliwa, ale u Boga jest wszystko możliwe. Jezus uczy bardzo jasno, u człowieka to jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie na to zapracować, zarobić, nie jesteśmy w stanie być tak pobożni, tak religijni, nie jesteśmy w stanie przestrzegać, i o tym wiemy, jak czytamy Słowo Boże, wszystkich przykazań, toczka w toczkę, po prostu nie jesteśmy w stanie. Ilu z was dzisiaj już zgrzeszyło? Nikt? No właśnie. Dobrze, że nie kłamiecie, bo to by był już grzech, nie? To nie jest takie proste. Niektórzy mówią, no to może wystarczy, że podniosę rękę i tam jak ktoś wykrzykuje, kto podniesie rękę, ten będzie zbawiony i tam podniosę tą rękę. Czy to wystarczy? Czy to jest naprawdę wejście od razu do nieba? Jezus nie mówi, że każdy się nada. Jezus nie powiedział, że wszyscy będą zbawieni. Boże Słowo mówi, że to jest pragnienie Boga, aby wszyscy ludzie doznali zbawienia. Ale On nigdy nie powiedział, Jezus nigdy nie powiedział, że wszyscy będą zbawieni. A mało tego, On powiedział, że nie każdy się nada. Słowo Boże mówi, nie jest to sprawa wszystkich. Każdego. A więc kto się nada? Mało tego, Boże Słowo wskazuje, że jest jedna droga, jedna brama i ona jest wąska. Mateusz powie, jest brama wąska i szeroka, jest droga wąska i szeroka. I mówi o dwóch skutkach. Ja kiedyś niedawno o tym głosiłem. Mówi o dwóch skutkach. Tej wąskiej drogi wiodącej do zbawienia i szerokiej drogi, która wiedzie do zatracenia. Tutaj czytamy w Bożym Słowie, że wielu będzie chciało wejść.
będzie miało takie pragnienie. Macie jakieś pragnienia, na przykład macie jakieś złe nawyki i chcielibyście z tym skończyć? Ja wam się przyznam, ja ogryzam paznokcie. Śmiejecie się? Mnie to wnerwia, bo jak małe dziecko, czasami niekontrolowanie, w miejscu publicznym ogryzam paznokcie. I powiem wam, bardzo bym chciał tego nie robić. Ale cóż z tego, że chcę? Nie robię nic w tym kierunku, żeby nad tym panować, żeby to kontrolować. I każdy z nas ma jakieś nawyki, które najchętniej byśmy się chcieli pozbyć, prawda? Wielu ludzi chce być zbawionymi, ale nic nie chcą z tym zrobić. Chcieliby usłyszeć, że nic nie muszą zrobić, że mogą żyć tak, jak żyją, postępować tak, jak postępują i po prostu dostać bilecik do nieba. Oni chcą. Kiedy z nimi rozmawiasz, to oni mówią: pastorze, ale ja bym tak chciał. Więc ja już nie rozumiem. Boże Słowo mówi, że jest wąska brama i masz usilnie się starać, aby przez nią wejść. Pragnienie, ja nigdy nie będę kwestionował pragnień ludzi. Ludzie mają pragnienia, dobre często pragnienia, ale to nie wystarczy. Zbawienie, Boże Słowo mówi, mamy za darmo z łaski. To żeby było jasne, żeby ktoś z was mnie nie oskarżył, że ja tu jakiś zakon czy uczynkowość głoszę dzisiaj. Nie. Ja wierzę, że człowiek jest zbawiony darmo z łaski i nikt, ani ty, ani ja nie mogliśmy zrobić nic. Nic do tego dodać, nic. Żadnego czynu, żadnego uczynku, aby powiedzieć, że tutaj jakaś sprawiedliwość jest po naszej stronie. Nie. To zrobił Chrystus, który umarł sprawiedliwy za niesprawiedliwość. To jest oferta łaski, Boża oferta łaski, Boża oferta miłości. Ale Jezus mówi dalej, On nie mówi tylko o tym. On mówi i wzywa, aby człowiek stał się Jego naśladowcą. Aby człowiek stał się Jego naśladowcą. I co? I ten naśladowca ma usilnie starać się wejść. To jest ciekawe, co to znaczy? Usilnie, greckie słowo, czasami... Ja wierzę, że Słowo Boże po polsku jest wystarczające, żebyśmy byli zbawieni, ale czasami naprawdę, kiedy spojrzy się głębiej w pewne teksty, to one wiele światła wrzucają. I to słowo greckie usilnie, agonizadzomi, oznacza bojować, bronić, potykać się, usiłować współzawodniczyć w zawodach, walczyć o coś, czynić wysiłki, bić się. Jest różnica, kiedy się czyta usilnie, a kiedy czytasz, masz się bić. Jest różnica, kiedy czytasz usilnie, a czytasz, że masz współzawodniczyć, że masz walczyć. Masz być tym, który walczy, masz być tym, który biegnie, masz być tym, który bojuje. Jest różnica? Głęboka, prawda? Więc Jezus mówi, słuchaj, masz się bić o to, żeby wejść przez właściwą bramę. Masz o to walczyć. Żeby wejść przez właściwą bramę, żeby to były wąskie drzwi. To nie znaczy, że to samo przychodzi. Leżysz i te rzeczy przychodzą, ta brama i ty tak... Nie, Jezus mówi, życie twoje to będzie walka, żeby wytrwać i żeby wejść przez wąską bramę. Bo innej opcji nie ma. Nie ma niczego pośredniego, nie ma trochę wąskiej, trochę szerokiej. Nie, jest szeroka i wąska. Jezus mówi, masz tak walczyć, masz tak się bić, tak usilnie się starać, żeby wejść przez właściwą bramę. Nasze życie to walka, a Jezus o tym uczy. I walka o to, żeby nie zejść z właściwego kierunku. Walka o to, żeby wytrwać. I to nie znaczy, że nie mam pewności zbawienia. Tu nie wolno nam mylić pojęć. Ale musimy mieć świadomość, że o nasze życie ciągle trwa walka. To twoje ciało, to są siły ciemności, to jest diabeł, to jest świat. Jest parę rzeczy, które ciągle walczy o to, żebyś wszedł na szeroką drogę i nigdy nie dostał się do Królestwa Niebieskiego. Więc kto będzie zbawiony? Jezus mówi, ci, co są dobrzy. Nie. Ci, co są religijni. Nie. Jezus mówi, ci, którzy wejdą przez wąską bramę. Ci, którzy walczyli. Ci, którzy nie stali z założonymi rękami i mówiąc, ja tam nie wiem, jak to będzie, może jakoś to będzie, podniosłem rękę, to wszystko. Nie. Ci, którzy Go naśladują. Ci, którzy idą świadomie wąską drogą. Gospodarz, czytamy dalej. Pamiętacie to? To tak jak trochę z Noem było. Kiedy ludzie widzieli, jak Noe buduje arkę, to po prostu przyzwyczaili się, że mają takiego ekscentryka pośród siebie, który jest lekko, jak to wczoraj Adam Małkiewicz mówił, crazy i buduje jakąś łódź, z której i tak nic nie będzie. I on ciągle im mówił, słuchajcie, przyjdzie potop, a oni się stukali prawdopodobnie w czoło i mówili, to jest niemożliwe. Ludzie żyli, bawili się, żenili się, wszystko było w jak najlepszym porządku.
W takim ludzkim porządku. Oni nie traktowali serio tego, że któregoś dnia ten szalony Noe wsadzi po parze tych wszystkich zwierząt, zamknie drzwi i nikt się już tam nie dostanie. Kiedy przyszedł potop, byli zdziwieni. Kiedy przyszedł potop, byli przerażeni, bo już nie było opcji wejścia do arki. I Jezus o tym samym uczy, kiedy mówi dalej o gospodarzu, który przychodzi, zamyka bramę i ludzie walą w te drzwi. Walą w te drzwi z przerażenia. A to, co usłyszą, to usłyszą: idźcie precz, ludzie czyniący bezprawie. Ale oni będą krzyczeć: hej, gospodarzu! Tu w tekście oczywiście tego ja to trochę koloryzuję. Siedzieliśmy razem przy stole. Nie pamiętasz mnie? Nie pamiętasz mnie wtedy tam na ulicy, jak szedłeś Jerozolimą i siedzieliśmy razem przy tym stole i ja słuchałem tego wszystkiego, co ty miałeś do powiedzenia i powiem ci, Jezu, to było mądre. To mi się nawet podobało. Pamiętasz mnie, Jezu, to ja tam byłem. A Jezus mówi: idź precz, czyniący bezprawie. To nieważne, przy jakim stole siedziałeś. Nieważne jest to, ile usłyszałeś, ale co zrobiłeś z tym, co usłyszałeś. Pamiętasz, podniosłem rękę. Co prawda niewiele zmieniło się w moim życiu, ale ty wiesz, jestem tylko człowiekiem, starałem się. Parę rzeczy się zmieniło, może nie wszystko. Ale pamiętasz mnie. Ty, Boże, musisz pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy żyją na ziemi. My byśmy chcieli, ale nie możemy, bo no ta ziemia, ten świat, to wszystko, to jest takie szalone, to tak pędzi. Nie jesteśmy w stanie tak całkowicie się tutaj poddać. Nie zamykaj teraz przed nami swoich drzwi. Jesteśmy skupieni na swojej codzienności. Dom, rodzina, kariera. Zbyt krótkie jest życie, żeby z niego nie czerpać garściami. Tyle rzeczy do zwiedzenia. Nie wiem, kiedy umrę, a może mnie dopadnie jakaś choroba, więc póki co chcę czerpać życia, ile się da. Takie trochę salomonowe podejście. Jedz, pi, bo i tak jutro pomrzesz. Ale Jezus mówi, że gospodarz zamknął drzwi i nie ma już argumentów. Nie ma czyśćca, nie ma żadnych pośrednich stanów, nie ma. Postanowione jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. Każdy człowiek umrze, a potem staje przed sądem. Nie ma nic innego. I Jezus mówi: i drzwi są zamknięte i koniec. Zostaniesz na zewnątrz, gdzie nie jest jakość, że się da przeżyć. Ale Jezus mówi: tam jest płacz i zgrzytanie zębów. To już nie są łzy, które mogą cię doprowadzić pod krzyż, które mogą sprawić pokutę. To nie są łzy, które mogą sprawić, że jeszcze skorzystasz z łaski. To są łzy już świadomości, że żadnego odwrotu nie ma. Po prostu nie ma. To, co cię czeka, to wieczne potępienie. To nie bajka, to nie mit. Jak wielu dzisiaj uczonych chrześcijan wykłada, że piekło nie jest wieczne, albo nie ma piekła, że Jezus nie to miał na myśli. Ja cię gwarantuję, albo gwarantuje mi to Słowo Boże, że piekło jest i ono jest wieczne i tam będzie zgrzytanie zębów. A to jest nic przyjemnego. Ci, którzy nie wejdą przez wąską bramę, selekcja jest prosta. Wejdą przez szeroką, a szeroka wiedzie na zatracenie. Jezus mówi: będziecie zaskoczeni tym, kto was wyprzedzi. On to mówi do tych Żydów: będziecie zaskoczeni, jacy ludzie was wyprzedzą do Królestwa Bożego. Jakie to ma znaczenie? Jezus jasno nauczał swoich uczniów, że życie to walka. A jeśli ich nauczał, to i my musimy zrozumieć, w jakich sferach ta walka się odbywa, abyśmy weszli przez wąską bramę. Że życie to bój i ci, którzy zwyciężą, będą zwycięzcami. Pamiętacie objawienie Jana, listy? Jak one się kończą? A zwycięzcy. Więc Jezus nie rzucał słów na wiatr. On kiedy mówi o twojej i mojej wierze, to on mówi o tym, że on chce, żebyśmy żyli jak zwycięzcy, żeby nasze życie było zwycięskim życiem w nim. I abyśmy stanęli któregoś dnia, tak jak mówił do tych zborów, które czasami dopuszczały się grzechów, czasami potrzebowały upamiętania, ale on zawsze zostawiał im tą nadzieję: hej, słuchajcie, jeśli się upamiętacie, to ja przyjdę, będę z wami wieczerzał, a zwycięzca zasiądzie ze mną na tronie. No słuchajcie, życie to walka. Jak poczytacie Nowy Testament, to on o tym ciągle mówi, że to jest ciągły bój, ciągła walka. To jest to słowo, które czytali: bije się o to, żeby dotrwać do końca. Walczę, nie na żarty, żeby dotrwać do końca. Pozwólcie, że wymienię kilka rzeczy, które na pewno one nie są wszystkimi, o których mówi Słowo Boże,
o których mówi Nowy Testament, ale rzeczy, które mówił Pan Jezus, które mówili też uczniowie, które dotyczą naszego życia, które mogą sprawić, że w którymś momencie znajdziemy się na niewłaściwej drodze, jeśli przestaniemy być ostrożni. Jezus, jednym z tematów ważnych, o których Jezus nauczał, to on ciągle mówił o czuwaniu. Kojarzycie? Tak? On ciągle ostrzegał. Ostrzegał przed tym, co może nadejść, ostrzegał przed tym, co się stanie, kiedy będziesz nieostrożny, ostrzegał przed tym, co się stanie, kiedy będziesz żył cielesnym życiem. On mówił o tym, co nadejdzie w przyszłości, on mówił o czasach, które nadejdą, on mówił o tym, jak będziemy prześladowani, on o tym wszystkim mówił, on ciągle mówił, czuwaj, strzeż, bądź ostrożny. Takie słowa, nie? Tak bardzo lubimy mówić, o, Pan Jezus mówił, ale co to znaczy? Mateusz 24:38 mówi tak, do 42. Bo jak w dniach owych, przed potopem, z tego co mówiłem o Noem, jedli i pili i żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Czy Jezus rzuca słowa na wiatr? Czy on tylko straszy? On mówi do ludzi, na których mu zależy. Wyczuwajcie, bo przyjdzie taki dzień, w którym przyjdzie Pan i zabierze. I tak jak było za dni Noego, życie sielanka, wszystko się toczy. Wiecie, tak jak jest dzisiaj. Żyjemy w kapitalizmie, wszystko mamy. Żyjemy tylko tym, żeby tam jakoś egzystować, żeby mieć kasę, dobrą pracę, w miarę godziwe warunki życia, w miarę godziwą przyszłość, w miarę godziwą emeryturę. I powiem wam, wielu w miarę godziwych ludzi zdziwi się, że dwie mleć będą na ziarnach i oni zostaną. Nie spostrzegą się, że przyszedł ten dzień. Z Noego się śmiali, jego budowa nie trwała jeden rok, nie dwa lata, ale dziesiątki lat. My czekamy 2000 lat i wielu ludzi wierzących tak sobie drzemie i mówi, a co tam? 2000 lat, każdy ostrzegał i w średniowieczu ostrzegali, że przyjdzie Chrystus, nie przyszedł. To czemu nie ma być kolejnych 2000 lat? Nie wiem, może będzie. Szczerze w to wątpię. Ale kiedy przyjdzie Jezus, wielu ludzi będzie wierzących, tak zwanych wierzących, zaskoczonych, bo okaże się, że nie byli czujni, bo okaże się, że już dawno zdryfowali od wąskiej drogi. Okaże się, że tak naprawdę ta wąska brama wcale nie jest wąską bramą, do której zmierzają. Okaże się, że mnóstwo rzeczy sprawiło po drodze, że zostali okradzeni z tego, co Bóg dla nich przeznaczył, co Bóg dla nich zrobił. Zastanawiam się, gdzie za rok. Wielu ludzi zastanawia się, gdzie za rok spędzi swoje wakacje. To są największe problemy ludzi. W jakiej firmie wykupi sobie wczasy? Albo co będzie robił za dwa lata, albo jak będzie wyglądał jego pałac? Jak będzie wyglądało jego małe królestwo? Co będziemy chcieli zwiedzić? Tak wielu wierzących ludzi jest pochłoniętych doczesnością, codziennością, że przestali być czujni. A drobne grzeszki są świetnie tolerowane. Po prostu one są. Dopóki nie dopuszczamy się skandalów, to je tolerujemy w naszym życiu. A, takie skandale, to byśmy od razu kamienie i heja. Ale takie drobne grzeszki, małe kłamstwa, małe nadużycia, małe fałszywe oskarżenia, ploteczka, jedna, druga, trzecia, opowiadanie o innych rzeczy nieprawdziwych, złe myśli o innych, brak miłości, czy czasami krzyk, czy zapalczywość. A, no to co się zdarza, jesteśmy tylko ludźmi. Niestety Boże Słowo mówi, że jest inaczej. Że wielu ludzi będzie zaskoczonych jak za dni Noego. Bracie, siostro, ja chciałbym, żebyś się zastanowił dzisiaj głęboko, bo Bóg nie żartuje. Jeśli tamtego świata nie oszczędził, to powiedz mi, dlaczego miałby oszczędzić ten? Jeśli nie oszczędził Izraela, dlaczego miałby oszczędzić mnie? Dlaczego miałby oszczędzić ciebie? Czy jesteś czujny? Czy twoje serce jest czujne? Któregoś dnia Jezus uczył o czworakiej roli. Pamiętacie? Mateusza 13:20-21 mówi, ale posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa,
wnet się gorszy. Jezus mówi o pewnym rodzaju ludzi. Posianym słowo było posiane na gruncie skalistym. I kto to jest? To człowiek, który słucha słowa i z radością je przyjmuje. Ła, co za nauka. Wielu było takich, kiedy Jezus chodził po ziemi. Co za nauka z mocą. Tłumy za tym szły. Ale ilu z tych tłumów tak naprawdę wierzyło w Jezusa? Mało tego, w Ewangelii Jana Jezus któregoś razu mówi, na początku gdzieś to jest napisane, nie powiem wam teraz dokładnie, ale chyba w 6 rozdziale, że Jezus wiedział, że idą za Nim, bo mają z tego korzyści, bo jedli chleb. Więc bardziej cuda ludzi pociągały to, co mówił. Wielu ludzi jest, czyta Biblię. Słuchajcie, ludzie czytają niektórzy Biblię. Jak literaturę, jak wiersze, jak Szymborską, jak wszystkie inne, jak Potop i Lalkę. I nawet im się to podoba. Nawet mówią, wiesz, to jest mądre. To jest mądre, co tam jest napisane. No, ten Jezus to miał wiele racji. Ale cóż z tego? Są ludzie, którzy przychodzą do kościoła, słuchają kazań tydzień w tydzień, tydzień w tydzień, tydzień w tydzień. I nawet się cieszą, że no, w końcu znamy taki fajny kościół, nie ta tradycja i to wszystko. Ci protestanci to są tacy fajni. Ale co z tego? Jak Boże Słowo mówi, no dobra, ale przychodzi taki moment, że jesteś niestały, niestałość w Biblii, jak poczytacie dokładnie, no to Jakub mówi, człowiek o rozdwojonej duszy niechaj nie ma, że cokolwiek od Boga utrzyma. Niestałość jest jednym z bardzo poważnych grzechów i z bardzo takich poważniejszych niebezpieczeństw, które nam grożą. Niestałość. Jak wiatr powieje. Jeden powie tak, nauczyciel, drugi tak. I ty nie wiesz, co robisz. Więc mówisz, raz jesteś tak w to wierzysz, raz w UFO wierzysz, raz wierzysz w kręgi na zbożach i inne rzeczach. Niestali ludzie. Raz Słowo Boże jest autorytetem, a za chwilę pani, która w telewizji coś tam mówi, jest autorytetem. Słuchajcie, to jest coś nie tak. Niestałość jest bardzo niebezpieczna. I Jezus tutaj mówi, przychodzi ucisk lub prześladowanie. A, przychodzą doświadczenia do życia. Wszyscy się modlą, Panie, żeby nie przyszło do mnie doświadczenia. A Chińczycy się modlą, Panie, żeby nie ustały prześladowania. Wiecie dlaczego? Bo oni spotykają się w piwnicach, muszą śpiewać szeptem, kazania głosić szeptem i modlić się szeptem, żeby nikt ich nie usłyszał. Ale oni widzą ludzi nowonarodzonych, którzy tłumami przychodzą do Chrystusa i są prawdziwymi naśladowcami, ryzykującymi swoje życie. To jest różnica pomiędzy tamtymi wierzącymi Europejczykami, pomiędzy nami. My się modlimy, żeby nas nic nie doświadczyło, żeby wszystkie burze przeszły obok. A jak ty chcesz się dojrzałym stać? Jak ty chcesz zapuścić korzenie? Popatrz na wszystkich ludzi w Biblii, o których dzisiaj czytamy jako o wielkich mężach Bożych. Oni przeszli doświadczenia. A kiedy Abraham stanął z nożem nad swoim synem, aby go zabić, to było największe doświadczenie jego wiary. I później czytasz o Abrahamie, jaki to był człowiek. I do dzisiaj czytasz w liście do Hebrajczyków, jako ten, który zaufał Bogu. Nie da rady doświadczyć tych rzeczy. Nie da rady być dojrzałym chrześcijaninem bez doświadczeń. Jak ci ktoś mówi, że Jezus tylko chce obfitości polegającej na tym, że będziesz długo, szczęśliwie żył i przy dostatku i wszystkiego będziesz miał w bród, to jest po prostu kłamca. I to jest szeroka droga. Wąska brama to nie ta brama. Ona jest bardzo mocno okrojona. I przychodzą takie doświadczenia, ale wiesz, bo jak ja mówię ten tam w pracy, to się ze mnie śmieją, ale jak ja to, moja żona się ze mną rozwiedzie, kumple mi tam wygrażają, bo ja wierzę w to i nie robię tego, co oni robią. I ludzie się wycofują, żeby nie stracić reputacji, żeby się nie narazić, żeby mama i tata się nie obrazili, żeby uczestniczyć w rzeczach, w których nie powinniśmy uczestniczyć, bo są grzechem i Boże Słowo o tym mówi. I my mówimy, no dobra, Boże, Ty musisz to zrozumieć, my chcemy być takim świadectwem. Żadnym świadectwem nie będziesz. Bo Jezus mówi, jeśli nie masz nienawiści ojca, matki, braci i siostry, to znaczy, jeśli zdanie tych wszystkich ludzi będzie ponad Boga w twoim życiu, to jest tylko kwestia czasu. I tak jak tutaj Jezus powiedział, to będzie grunt skalisty, nie będzie korzenia, będziesz niestały. I czasami ludzie przychodzą do mnie, ty, a gdzie jest ten? Ja mówię, nie wiem. A gdzie jest tamten? Nie wiem, zadzwoń, zapytaj. Ja nie jestem informacją, gdzie kto jest. Ale prawdopodobnie ziarno wpadło nie na ten grunt. Prawdopodobnie coś się wydarzyło. Niektórzy nie wytrzymują presji czasu.
presji Słowa Bożego, tego, co Słowo Boże naucza po prostu jasno i dają sobie spokój. Słucha słowa, przyjmuje, ale nie ma korzenia, radość szybko mija. Jezus mówi: biada wam, jeśli ludzie o was dobrze mówić będą. A my tylko dlatego, żeby ludzie o nas dobrze mówili, to po prostu będziemy siedzieć cicho, żeby się tylko nie dowiedzieli, kim jesteśmy i żebyśmy im prawdy nie musieli powiedzieć. Ludzie mówią: o, ten to jest fajny, taki dobry człowiek, dobry człowiek. Żeby tylko dobrze mówili. Ale Jezus mówi: jeśli o mnie źle mówią, to i o was źle mówić będą. A jeśli o nas wszyscy dobrze mówią, ja nie mówię o tym, że czasami ludzie o nas źle mówią, bo jesteśmy nierozsądni i walimy w ludzi Biblią, cytatami i do piekła ich wysyłamy, inne takie. Są takie parodyczne sytuacje takich nawiedzonych ludzi. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że kiedy ludzie z ciebie szydzą, bo wierzysz w to, co wierzysz i bez względu na okoliczności się tego trzymasz. I jesteś w tym mądry. W innym miejscu czytamy Łukasza 8:14. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Inna grupa ludzi. I w innym miejscu Pan Jezus też powie, że nie można dwóm Panom służyć, bo albo jednego będziesz kochać, albo drugiego, albo nienawidzić. Jezus tu mówi o pewnym stylu życia, bogactwie stylu życia, rozkosz, którą człowiek po prostu pragnie. Status społeczny, osiągnięcie tego, czego w życiu nie miałem. Nie wiem jak wy. Ja się wychowałem, może nie w skrajnej biedzie, ale żebym w jakimś normalnie prosperującym domu, nie, nigdy. I często ludzie potem mają za cel w życiu, że ja nigdy już takiej biedy nie doświadczę. Ja zawsze będę miał więcej. Ja zawsze będę chciał mieć więcej. Ja zawsze będę starał się zapewnić wszystko to, czego sam nie miałem w dzieciństwie swoim dzieciom. I to znaczy zapewniamy im bardzo często rzeczy, które stają się ich grzechem i ich usidlają. I mało tego, to my im to kupujemy i dajemy w ręce. Jezus o tym mówi. Osiągnięcie w życiu rzeczy, których nie miałem. Chcę więcej i więcej. Ciągłe troski, by mieć lepsze, większe, piękniejsze. Nie poprzestawanie na tym, co mam, ale więcej. Co mogę więcej? Jak mogę osiągnąć więcej? Ile bym nie miał, byłoby mało. Są ludzie, którzy ile by nie mieli pieniędzy, oni wiecznie będą nie mieć pieniędzy. Nie jest kwestia Boga, to jest kwestia twojej głupoty. I prawdopodobnie tego, że nie potrafisz zarządzać tym, co Bóg tobie dał. I warto przeczytać Słowo Boże pod kątem tego, co Słowo Boże mówi o zarządzaniu tym, co masz. I są tacy ludzie. Będą biec. Rozkosz życia, zarobić więcej. Dlaczego mam nie korzystać z uciech życia? Dzisiaj tyle możliwości. To wszystko daje paliwo mojemu ciału. A czemu nie? Ja i moje ciało musimy sobie dogadzać, musimy współpracować, musi być nam z sobą przyjemnie. A Jezus mówi, że przyjdzie moment, w którym nie dojrzejesz, to wszystko z czasem po prostu się przydusi. Nie ma nic. Kwestia czasu. Może lat. A to jest ogromne niebezpieczeństwo, które sprawia, że możesz nie wejść przez wąskie drzwi. Ja z przerażeniem obserwuję taki wzrost kultu ciała pośród ludzi wierzących w Polsce. Wyglądu, imponowania innym. Biblia uczy nas o skromności, a w kościele dzieje się rewia mody. Kto ma piękniejsze tipsy, ładniejszą fryzurę, lepszy makijaż i gdzie go robił i na co wydają ludzie pieniądze. Ale gdyby miał dać na misjonarza, to by go tak bolało. Biblia mówi o skromności, a my mówimy: moje ciało jest najważniejsze. Ja nie mówię o niedbaniu o siebie, żebyście mnie dobrze zrozumieli. I kobieta, i mężczyzna, wszyscy powinniśmy dbać o siebie. Ale to już nie jest dbanie, z czym my mamy dzisiaj do czynienia. Wiecie, czasami wchodziłem do kościoła i wiecie, do innych kościołów czasami wiecie, jaki pierwszy tekst słyszałem? Schudłeś. Albo nie schudłeś. Kurczę, wolałbym powiedzieć: moc jest z nim. Usłyszeć takie słowa, że moc jest z nim. I to pokazuje, że zaczynamy trochę fisiować. Jak jemy, co jemy, nie jemy. Śledzimy w internecie, kto nas zabije, czego nas nie zabije. I ciało, i my.
jak najlepiej spędzić. Ja nie wiem jak wy, ja za młody, jak jeździłem na wczasy, jak jeździliśmy w pociągu, siedziałem owinięty o kibel w pociągu, bo nie było miejsca i byłem najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem. A jak mi dali kawałek tylko jakiegoś tam wyra, to się spało. A dzisiaj jak jedziesz na wczasy, to musisz mieć ciepłą wodę, osobną łazienkę, rozumiecie? Ciało. Standardy. One są coraz wyższe. No bo jak, gdzieżby? Kto dzisiaj przyjedzie, jeśli będą słabe? Więc wzięliśmy się też za to, żeby kościoły wyglądały trochę jak pałace. Jak świątynie opatrzności, bo to przyciąga ludzi. Słuchajcie, jeśli mury by zmieniały ludzi, to budujmy kaplice. Może sami mieć zwykłe mury, ale jak tam będzie moc Boża, to ludzie będą się nowo narodzać. Po prostu, będą się nowo narodzać. Ale ja widzę, jak łatwo jest zejść z tej drogi. Również mnie. I kult ciała jest tak powszechny, że ja nie mówię o niedbaniu. I niektórzy z nas może by musieli o siebie przydbać. Może i ja. Ale ja mówię o tym, kiedy to się staje twoim Bogiem, kiedy tylko wokół tego kręcą się twoje myśli. Kiedy wszystko jest kosztem duchowego życia. Ludzie są w stanie poświęcać czas na wiele hobbystycznych rzeczy, ale ja nigdy ich nie widziałem na modlitwie, nigdy. Jak to jest? Wiecie, jak to jest? Po prostu nie jesteś zainteresowany. Jesteś w stanie wykroić sobie w ciągu tygodnia na swoje hobby mnóstwo rzeczy. Ale kiedy trzeba coś zrobić więcej, zaangażować się w czyjeś życie, może odwiedzić Piotrka, który 2 tygodnie nie był w kościele, on chodzi, ale powiedzmy, że nie był, i zapytać, hej Piotrek, co w twoim życiu? Może by trzeba godzinę poświęcić i zrezygnować z czegoś dla siebie. Może złapać za telefon, zamiast przychodzić do pastora, co się podziało ze Zbyszkiem? Nie wiem. Ale jak zadzwonisz, to się dowiesz. Jak się zainteresujesz i pomodlisz o niego. No nie, to wiecie, to ciało tu ciągle wygrywa. To jest takie współczesne bóstwo, które świetnie się ma i kościoły świetnie oddają temu cześć, kłaniają się nisko. Błagam was, nie róbcie tego, błagam was. Nie róbcie tego. Bądźcie skromnymi ludźmi. Nie patrzcie, że inni, że gdzie indziej, to jest nieważne. I ich osądzi Bóg. Ale dbajmy o to, żeby ta społeczność to była społeczność ludzi pokornych i skromnych. Bo tego chce od nas Bóg. Bo tego chce od nas Bóg. Rozkosz życia, wszystko na wysokim poziomie. Ja też chcę. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja jestem taki, wiecie, pątnik, męczennik i mnie to wszystko nie kręci. Kręci mnie strasznie. Walczę często sam z sobą. Chciałbym czasami mieć lepiej. Skłamałbym was, gdybym powiedział, że nie. A z drugiej strony, kiedy patrzę, jak kiedy ludzie mają lepiej i gdzie to ich prowadzi, to nie chcę. To chcę się cieszyć z tego, co mam. Jezus mówi dalej w Łukasza 21:34 o kolejnym zagrożeniu. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były obciążałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Obżarstwo, opilstwo w kościele? No, po prostu cały twój świat to jest tylko imprezy, zabawa, inaczej mówiąc, jedzenie, alkohol, no, nie umiarkowanie, tylko po prostu to jest, czemu nie Bóg dał, to można korzystać. A co Jezus mówi, wiesz, to sprawia, że twoje serce staje się ociężałe, ono odciąga cię od Boga. Że jesteś w stanie spędzić czas na dobrej zabawie z przyjaciółmi, ze znajomymi, jest wszystko świetnie, ale to sprawia, że twoje serce staje się ociężałe. To sprawia, że jesteś w miejscu, gdzie jest mnóstwo ludzi innych niż ty i oni zaczynają wywierać na ciebie wpływ i twoje serce staje się ociężałe. To Kościół powinien mieć wpływ na mnie. Znaczy, ja powinien mieć wpływ na niewierzącego, a często jest tak, że niewierzący ma wpływ na mnie. Ociężałość z powodu obżarstwa. Kiedy jesteś, nie wiem, mieliście czasami, ja czasami tak mam, nie? Jak przesadzę z czymś. Potem siedzisz taki rozwalony po prostu jak żaba. Nie możesz się ruszać i sobie myślisz, po co mi to było? Nie, ale to nic. To jest nic. Za tydzień robisz to samo. I stajesz się takim rozwalonym chrześcijaninem, który ciągle robi to samo. Obżartym, opitym. Już cię nic nie interesuje, już cię nic nie cieszy, już się nie możesz ruszać. I myślisz, że wszystko jest w porządku. A Jezus mówi, strzeż się, bo to jest bardzo niebezpieczne. Uważaj na to, jak żyjesz. Uważaj na to, jak spędzasz swój czas. Uważaj na to, z kim spędzasz swój czas.
Czy to świat ma bardziej wpływ na ciebie, czy to ty masz wpływ na świat? Mówi też o bogactwie. Jezus wiele nauczał na temat pieniędzy, słuchajcie, bardzo wiele, bo ja jestem przekonany, że on wiedział, że to jest jedno z największych zagrożeń dla nas. I tu jest pewien mit. Kiedy pastorzy czy kaznodzieje mówią o pieniądzach, to wszyscy myślą, to nie ja, bo ja nie jestem bogaty. Możesz być najuboższą osobą na tym miejscu i mieć z tym największy problem. Bo to jest tu, w twojej głowie i w twoim sercu. To nie jest kwestia tego, ile masz odłożone na koncie i czym jeździsz, ale to jest kwestia tego, gdzie jest twoje serce. Jezus mówi tak: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. No potem musisz sporo zabezpieczeń założyć w tym swoim domu. Nie gromadźcie, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe twoje ciało jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, on to mówi w kontekście pieniędzy, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli to światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Inaczej, jak patrzysz na to, co masz, to będzie sprawiało, czy masz zdrowe oko, czy jesteś w ciemności. Nikt nie może dwóm panom służyć. Albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. I dzisiaj wielu z was by powiedziało, i może ze mną, to nie ja na szczęście. Ale może gdyby przed Chrystus zaczął nas punktować w naszej wierności, w naszej hojności, w dziesięcinach. Ludzie dyskutują na temat tych dziesięcin. Nie chcesz, nie dawaj. Naprawdę, Bóg sobie z tym poradzi. Bóg sobie poradzi z tym. Ale moim zdaniem Słowo Boże mówi na ten temat jasno. Mówi o jałmużnie, mówi o tych wszystkich rzeczach. Po prostu o tym mówi. Ty jesteś czemuś posłuszny albo nie. A chcesz dyskutować, to dyskutuj na forach, mnie tam to średnio interesuje. Jedno mi po to pokazuje, że bardzo często ludzie chcą służyć Bogu i mamonie. Że mają niewłaściwy stosunek do pieniądza, do tego, co posiadają, a to sprawia, że ich życie jest ciągłym życiem w grzechu. A to każdy sam sobie musi odpowiedzieć. Łukasz mówi tak, każdy, więc 14:30, więc tak, więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Bogaty młodzieniec, jednej rzeczy mu brakło, sprzedać to, co ma. Ale my kochamy to, co mamy. Wielu z was ciężką pracą to zarobiło. Ja wiem, że wielu z was ciężko pracuje. Ciężką pracą to zarobiliście. A to nie może być twoim Bogiem, bo jak się to zwiąże twoje serce, to koniec. To nie doświadczysz tego, co Bóg ma dla ciebie. Łukasz mówi 12:15, powiedz też do nich, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkich chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Ale dla wielu ludzi zależy od wyglądu. Jak dobrze wyglądam i wszyscy widzą, że dobrze wyglądam, to czuję, że żyję. Od samochodu, którym jeździ. Jakby ten samochód mu się spalił, ktoś by mu go ukradł, to deprecha. Świat się wali. A nie daj Boże, jakby mu żona go zarysowała. Albo na odwrót. My mówimy, że te rzeczy nie grają dla nas roli, ale słuchajcie, popatrzmy na swoje reakcje w takich sytuacjach. Nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Czy to jest prawdą? Widzieliście, czasami są takie programy dokumentalne, że pokazują, że jest bida aż piszczy, a patrzycie to na tą rodzinę, na te dzieci, jak oni się kochają, jak oni z sobą żyją, jak oni się traktują i niekoniecznie są wierzącymi. Widzieliście takie sceny? Jak to jest, że oni nic nie mają, żyją w biedzie, czasami zastanawiają się, czy jutro będzie chleb. A po prostu jest pomiędzy nimi taka miłość, że to głowa boli. My mamy, nie mówcie, że nie mamy. Mamy pieniądze. Większość zdecydowana ma dobre prace. Na podstawowe rzeczy, może na VIP-owskie nas wszystkich nie stać, ale na podstawowe nas stać. A czasami nasze domy to jedne wielkie pola bitew. Dzieci walczących z rodzicami, rodziców walczących z dziećmi, z nałogami, z różnymi rzeczami. Nie od obfitości dóbr zależy. Powiem wam, w tym tygodniu Pan Bóg mnie czegoś nauczył. W poniedziałek mój przyjaciel ze szkoły średniej, mam takiego jednego dobrego przyjaciela, przyjechał do mnie i pojechaliśmy razem spędzić z sobą cały dzień. Przyjechał taką furą,
że tylko brakowało maszyny do robienia lodów w środku. Całkiem. Jak zobaczyłem, to ja nigdy w życiu nie siedziałem w takim samochodzie. Kiedy zabrał mnie na obiad, to zapłacił tyle, że ja bym reklamację składał po prostu z miejsca za ilość w stosunku do ceny. Kiedy mi mówił o swoich planach, po ludzku mówiąc bardzo mądrych, dalekosiężnych, to jest fajny facet, inteligentny i no myślę taki poukładany. Wróciłem do domu i czuję, że mam doła. Jak to jest? Jak to jest? Wiecie, przez chwilę stało się to, co jest zapisane w Psalmie 73. O mało się nie potknęły moje nogi, bo zacząłem zazdrościć. Ja nie mam. Mam mojego Opelka, w którym za chwilę zdechnie dwumas. Nie wiem, jak go naprawię. Czasami się zastanawiam, jak tu coś kupić, jak to załatwić. Mam czwórkę dzieci, które jak oczy otworzą, ciągle się leją i jest zadyma. Nawet nie mieszkam u siebie. No parę takich rzeczy by zaczęło ze mnie wyłazić. I sobie myślę, nawet pomyślałem sobie, czy mojej żonie jest ze mną dobrze, że tak jest? Takie głupie myśli ci przychodzą, słuchajcie, z powodu, nie wiem, głupiego samochodu i lepszych pieniędzy. Ale potem ten tekst, nie od obfitości dóbr. Może nie mam tych rzeczy i może nigdy nie będę miał. Daj Panie Boże, abym nigdy ich nie miał. Ale mam czwórkę dzieci, które kiedyś wyjdą z domu i może będą mi wdzięczne. Mam żonę, mam do kogo wracać. Nie kitram nic na koncie, bo się nie bardzo dam. I się nie boję, że ktoś mi to zaiwani, słuchajcie, no. Same plusy. Łatwo jest się zapędzić, jeśli będziesz myślał, że twoje szczęście zależy od tego, co masz lub nie masz. Jeśli będziesz myśleć, że twoje szczęście twojego dziecka zależy od tego, czy go ubierzesz w Nike'a, Adidasa czy jakiejś innej wypasionej firmie. W butach za 300 zł zamiast za 50. Jeśli twoje życie będzie twoja wartość i będzie wyglądało, bo ty musisz mieć najlepsze i najlepszy telefon i najlepszy komputer i najlepsze wszystko. Słuchaj, powiem ci tak. I tak nigdy nie będzie dość, bo to co najlepsze za miesiąc będzie już najstarsze. W dobie dzisiejszej technologii. I twoje dziecko będzie chciało więcej. Kiedyś moja córka przyszła z czapką i się w szkole z niej śmiali. Ja mówię, co się śmiali? Bo to nie jest oryginalna, bo tam ileś pasków nie miała. Ja mówię, dobra, podoba ci się? Podoba. To co ty się przejmujesz głupotą innych ludzi? Jak on ma 3 paski i wydał 50 zł, to kto jest mądrzejszy? Ty masz 2 paski, taką samą czapkę i kosztowała 10 zł. 4 dychy masz w kieszeni. Założyła, zadowolona. Wszystko gra. Słuchajcie, tak jest. Słuchajcie, czapka to wiecie kto, nie? Julka. Jezus wiedział, że pieniądze pewien problem z nimi będzie nas zawsze pociągało. Nie dajcie się wkręcić. Ja nie mówię, że nie przyjdą chwile, kiedy czasami pomyślicie sobie, czemu nie mogę jak ktoś inny. Chwile, w której będziesz żałować, a może mogłem się lepiej wykształcić. Wiecie, ilu ja znam ludzi dobrze wykształconych bez pracy? No ty już masz pracę, Asia, więc już nie mów, że nie masz pracy. Już ją masz. W Mateusza 26:40 czytamy: i wrócił do uczniów i został ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jeszcze jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Jednej godziny nie mogli czuwać. Jezus był naprawdę na zakręcie swojego życia, w trudnym momencie, gdzie liczył w tej jednej chwili, tej jednej godzinie, że jego przyjaciele po prostu będą obok i będą się modlić z nim. Wiecie, co on mówi? Znowu to słowo, super ważne słowo, czuwajcie. Czuwajcie, bo popadniecie w pokuszenie. Wiecie, Bogdan tydzień temu mówił na temat modlitwy. Na temat modlitwy to stosy książek są napisane. Pewnie wiele z nich przeczytaliście. Ale dopóki nie zaczniesz czuwać w modlitwie, to się nie dziw, że pokusy stają się rzeczywistością w twoim życiu. Wielu ludzi ulega pokusom, bo nie mają życia modlitewnego żadnego. A Jezus mówi, czuwaj, bo nie będziesz czuwał,
nie będziesz się modlił, a jak nie będziesz się modlił, to pokusy zwyciężą w twoim życiu, a jak zwyciężą, to będzie grzech, a grzech zrodzi śmierć. Po prostu. Jeszcze nie spotkałem kogoś, kto trwa w Słowie Bożym, w modlitwie tak naprawdę chodzi w pełni Ducha Świętego, żeby mi przyszedł, że jest od czegoś uzależniony. Nie spotkałem takiego człowieka. Ale kiedy przychodzimy, nie chodzi mi o to, żeby tu coś wywlekać, żebyście źle mnie nie zrozumieli, ale często, kiedy po prostu proste rzeczy, jak twój czas z Bogiem wygląda, to wszystko jest katastrofą, która doprowadziła do tego, że ludzie żyją w jakichś różnych, przeróżnych zniewoleniach. Jezus mówi, jedna godzina. Nie mogliście czuwać. Ciało jest mdłe. Duch jest ochoczy. Ile razy tak macie? Ja tak mam często. Dzisiaj to tak Panu Bogu będę chwałę oddawał. A za chwilę przychodzi ciało, zmęczenie, robota, trudy. To załatwić, tamto załatwić. Tu trzeba pojechać, z tym pogadać, z tamtym pogadać. O, i nagle masz dość. Ciało jest mdłe. Idziesz do roboty, tam cię wyplują tak porządnie, masz dość, mózg ci się lasuje, już nie masz ochoty na nic. Ciało pożąda przeciwko duchowi. Mówię więc, Galacjan 5,16, według ducha postępujcie, a nie będziecie poubażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Wiesz, to jest, twój duch chce i ja wierzę. Ja naprawdę wierzę to, bo ja wiem, ile razy ja naprawdę chcę. Ale poddaję się swojemu ciału. Jak ktoś by mi powiedział, że ja nie chcę, ale właśnie, pytanie jest, czy ja czuwam? Czy ja karmię mojego ducha? Co ja wybieram? To jest bardzo ważne. Czy pozwalam diabłu, żeby zajmował moje ręce? Ostatnio brat mi powiedział, że czytając właśnie księgę Mojżeszową, to mówi, wiesz co, tak zauważyłem, taka myśl mi przyszła, że kiedy ci Izraelici, kiedy Mojżesz przyszedł, żeby wybawić tych Izraelitów i kiedy Faraon podkręcał im śrubę w robocie, dawał im coraz więcej pracy, to po to, żeby oni o Bogu nie myśleli. I pomyślałem sobie, no to tak jest dzisiaj. Robota, pęd. Wiesz po co? Żebyś nie miał czasu na twojego Boga. I będziesz tkwił w tym Egipcie. Harował jak wół i będziesz ciągle niewolnikiem pieniędzy, statusu społecznego, swojej roboty, swojego szefa, wszystkich tych rzeczy. A możesz zacząć wołać do Boga, tak jak Izrael zaczął wołać do Boga, i zobaczysz, jak On cię wyprowadzi z tego wszystkiego. Wybór. Idziemy dalej. Kolejne niebezpieczeństwa, jeszcze tak szybko kilka, to są fałszywi prorocy. To jest też niebezpieczeństwo dzisiaj. Dostęp do internetu, do mediów, które mamy, do kazań przeróżnych, kościołów przeróżnych, to jest po prostu woda na młyn. Raj filozofii i myśli człowieka. Bo w żaden sposób nie Boga. Mateusza 7,15-16 mówi tak. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi, po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Nie da rady. Jak ktoś jest Bożym człowiekiem, to będzie widać. To będzie widać w jego owocach, w jego życiu, w jego postawie, w jego małżeństwie, w jego rodzinie, we wszystkim. A jak ktoś jest zwykłym odpałowcem, który manipuluje Słowem Bożym i przy tym wyciąga od ludzi pieniądze, to też to bardzo szybko widać. Przyjdą fałszywi prorocy i Jezus mówi, patrz na wąską bramę. Bo jak pójdziesz za tymi ludźmi, to wylądujesz w piekle. Powstaną bowiem, Marek mówi 13,22, powstaną fałszywi Mesjasze. Fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile i można zwieść wybranych. Wy też baczcie, czyli czuwajcie, przepowiedziałem wam wszystko, Jezus mówi. Dzisiaj ludzie dla cudów, dla uniesień, dla dziwnych rzeczy, ja wam to często mówię, ja wielu rzeczy nie rozumiem. Ale jeśli Słowo Boże mi czegoś nie mówi, to trzymam się od tych rzeczy z daleka, koniec, kropka, choćby nie wiem, jak dobry to miało wpływ na drugiego człowieka. Po prostu. Po prostu. Dzisiaj wiesz słyszeć, że tutaj jak siedzimy, to 98% z nas ma demona. I wielu ludzi mówi, tak jest. Tak. Mamy demony w środku. To ja mam pytanie. Jeśli Duch Święty prowadzi nas i jesteśmy dziećmi Bożymi, to czegoś tu nie rozumie. Jeśli jestem świątynią Ducha Świętego, to czegoś tu nie rozumie. Czy Bóg wie, o czym mówi w takim razie?
Człowiek wierzący, nowonarodzony, mający Ducha Świętego, ja powtarzam to, nowonarodzony, nie może być opętany przez ducha nieczystego. I nie interesują mnie świadectwa tego, jak ktoś po 5 latach z czegoś tam jest uwolniony, jakiś demon wyszedł. Nie wierzę w to. Więc pytanie jest, czy był nowonarodzony? A to, co się wydarzyło, czy nie jest jakimś fałszywym doświadczeniem? Czemu nie? Dlaczego nie? Skoro Jezus mówi, że będą czynić cuda i znaki takie, że wybrani... Wow! Bóg! Trzymajcie się z daleka. Trzymajcie się z daleka. Jezus o tym nas ostrzega. Wielu ludzi za tymi rzeczami pójdzie i idzie i widzę, co się dzieje. Jestem przerażony. Jak łatwo ludzie odchodzą od Ewangelii, od tego obrazu Chrystusa wymalowanego i idą do rzeczy, które są po prostu, no, nie wynikają z Bożego Słowa. Dla mnie nie wynikają. A teorie typu jakiejś tam późnej świątyni, że mamy ducha, duszę i ciało i to jest miejsce święte, przenajświętsze i przedsionek dla pogan i tam są demony. Słuchajcie, jakby Jezus tego nauczał, to to przyjmuje, ale Jezus takich rzeczy nigdzie nie nauczał. Paweł nie robi żadnego rozróżnienia na przedsionek dla pogan, na miejsce święte i przenajświętsze, tylko mówi, jestem świątynią Ducha Świętego. Amen? Jesteś? Jesteś? Duch Święty cię prowadzi? No to sorry, nie róbmy tutaj dualizmu. A wielu ludzi mówi, to są demony. Wiecie dlaczego? Bo nie mają zamiaru swojego ciała ukrzyżować. Ale jak coś nie idzie, jak żyją w przeteczeństwie, jak żyją w jakichś grzechach, to mówią, to są demony. A Jezus mówi po prostu, i Boże Słowo mówi bardzo prosto, musisz to uśmiercić. Więc rozumiecie logikę? Jeśli nic się nie dzieje w moim życiu, to znaczy, że Bóg jest winien tego mojego stanu. Nie ja, nie moje wybory. Ale Bóg jest winien, bo mnie nie uwolnił. Słuchajcie, to jest bzdura, po prostu bzdura. Może iść w świat, jest mi to obojętne. Wytrwałość i Jezus mówi też o wytrwałości w kontekście naszego wejścia przez ciasną bramę. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, czy to miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wiecie, nieprawość w Kościele również się rozmnaża. Rozwody stają się czymś normalnym, powtórne małżeństwa stają się czymś normalnym, grzechy seksualne stają się czymś normalnym, błazeńska mowa staje się czymś normalnym, gniew, zapalczywość staje się czymś normalnym i miłość wielu oziębła. Nie ma mocy, nie ma miłości. Ludzie przychodzą do kościoła, żeby się nawalać Biblią, żeby się niszczyć i robić pomiędzy sobą podziały. To jest jakiś obłęd. Miłość wielu oziębnie. Jezus mówi, dlatego musicie wytrwać do końca. Dlaczego ja o tym mówię? Bo ja nie wyobrażam sobie, gdyby takie rzeczy miały się dziać pośród nas. Ja nie mam wpływu, słuchajcie, na innych. Na cały świat nie mam wpływu. Ale na was mam wpływ. Z łaski Boga. I nie chciałbym, żeby te rzeczy nigdy się pośród nas działy. Wytrwajmy, biegnijmy do końca. Jezus rzekł, Ewangelii Łukasza 9,62, żaden, kto przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pamiętacie żonę Lota? Ona miała tylko wyjść i miała jedną rzecz. Nie oglądać się wstecz. Wielu ludzi przykłada rękę do pługa i ciągle marzy za starym życiem. Ciągle się ogląda, jak to tam było fajnie. Tylko żona Lota nie była wolna, tylko zamieniła się w słup soli. Jezus mówi, nikt, kto przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie może być jego uczniem. Ja chcę cię zapytać, bracie, ja mam nadzieję, że tak nie jest, bracie i siostro, czy oglądasz się wstecz? Czy ciągle tęsknisz za światem? Czy ciągle tęsknisz za swoim fajnym, starym życiem? Odpowiedz sobie sam, tęsknisz? A jeśli przyłożyłeś rękę do pługa, po prostu idź. Bez względu na to, co się dzieje wokół ciebie, idź. Nasza walka bez Jezusa jest przegrana. Ale On nas z tym nie zostawił. Słuchajcie, to nie jest tak, że On nas dał nam tą wąską bramę i teraz mówi, a teraz ruszajcie i przetrwają najsilniejsi. Nie, nie, nie. On mówi, że On w tej wędrówce jest z nami. Że On nas chce prowadzić za rękę, że On chce nas błogosławić. Że On chce do nas mówić, kiedy będziemy zbaczać, ale żebyśmy mogli usłyszeć, to nasze serca, nasze uszy muszą być wyciszone na Jego głos. On nie zostawił nas samymi.
To jest tak, jak czytacie te wszystkie przypowieści, że człowiek, który znalazł perłę, sprzedał wszystko to, co miał, żeby kupić tą najcenniejszą. Jeśli sprzedasz wszystko to, co masz w twoim życiu, co jest dla ciebie najcenniejsze, żeby posiąść Jezusa. Już to jest to. Jeśli tego nie zrobisz, to Jezus jest tylko kolejną perłą w twojej kolekcji. A On nie będzie, On tego nie toleruje, On tego nienawidzi, On na to nie pozwoli. On musi być wszystkim w twoim życiu. A wtedy zobaczysz, jak będzie cię prowadził i jak wejdziesz spokojnie przez wąską bramę. W Marka czytamy, a oni tym bardziej się zdumiewali między sobą, któż więc może być zbawiony, a Jezus mu im rzekł, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I oni mówią, Panie, wszystko zostawiliśmy dla Ciebie. A Jezus mówi, i bardzo dobrze. I będziecie mieć o wiele więcej matek, braci, ojców, sióstr, wszystkiego, pól i czego Wam potrzeba. Czy mieli? No nie wiem, czy mieli pól więcej i takich rzeczy, ale Jezus mówił, to jest nieporównywalne z tym, co macie we mnie, jeśli chodzi o wieczność. Nieporównywalne. Jezus mówi, nieporównywalne. Kiedy Jezus się modli, to modli się tak. Ja zaś prosiłem o Piotra, ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Kiedy Jezus się modli o Piotra i wie, co się stanie, mówi, ja się modliłem, żeby nie ustała Twoja wiara. Ja chcę Was prosić, abyś się modlił o mnie, aby nigdy nie ustała moja wiara. Ja się modlę o to, aby nigdy nie ustała Twoja wiara. Kiedy przychodzą różne burze do naszego życia, o siebie nawzajem powinniśmy się modlić, tak jak Jezus, aby nigdy nie ustała nasza wiara, abyśmy dobiegli do końca. To jest fajne hasło, nie? Ale jak wielu z Was się modli w ten sposób? Jak często, żono, modlisz się, żeby nie ustała wiara Twojego męża? Jak często, mężu, modlisz się, żeby nie ustała wiara Twojej żony, Twoich dzieci? Jak często Ty, będąc dzieckiem, modlisz się, żeby nie ustała wiara Twoich rodziców? Jak często modlisz się, żeby nie ustała wiara Twoich współbraci, Twoich sióstr w Kościele? Którzy przechodzą przez takie zakręty, że sam nie wiesz, czy byś się utrzymał w tej łodzi. To jest Kościół. To jest Kościół. To są ludzie, którzy modlą się tak, jak Jezus się modlił, aby nie ustała nasza wiara. Bo to nie jest tak, że się samo z siebie dzieje. To jest Twój bieg, Twój bój. I to, jak będziesz walczyć, to jak będziesz bieg, jak apostoł Paweł, to jest to samo słowo, którego apostoł Paweł używa, kiedy mówi, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, dobry bój, bojowałem. To jest to samo słowo. On nie mówi, że życie było sielanką, ale on lądował w więzieniu, w biedzie, w zimnicy, w chłodzie. Były dobre i trudne dni w jego życiu. Ale on mówi, wiesz co? Ale walczyłem. Nie jakbym w próżnię uderzał, ale ja miałem cel, zbawienie. I koniec, kropka. Chrystus był dla mnie i jest dla mnie wszystkim. Koniec, kropka. On nie miał jakichś wielkich filozofii, opowiadań niestworzonych. On mówił, Chrystus jest dla mnie wszystkim. Miałem, znalazłem tą perłę, sprzedałem inne. Jest największą wartością. Koniec, kropka. Czy chcesz tak dobiec, jak on dobiec? Kiedy on mówi, dobieg, jak on mówi do Tymoteusza, to mówi, bojuj za wiarę. Bojuj. On nie mówi, słuchaj, wiesz, tak będziesz sobie chodził do kościółka, czasami tam będzie fajnie, poprowadzić trochę jakieś parę spotkań z ludźmi. Nie, on mówi, to jest walka. To jest walka o wiarę. Juda mówi, abyście podjęli walkę o wiarę. To jest ciągle walka o twoją wiarę, rozumiesz? To nie jest tak, że przyszedłeś do kościoła, oddałeś swoje życie Bogu i koniec walki. I już wygrałeś. Nie, to jest ciągła walka i ona się toczy, dopóki twoje oczy się nie zamkną na tej ziemi. Do samego końca. A ja byłem nad grobami takich ludzi, którzy do końca wytrwali. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Stać nad grobami takich ludzi. I abyśmy wszyscy wytrwali do końca. Jan mówi tak w 17 rozdziale Ewangelii, 11 wierszu. Już nie jestem na świecie. Kiedy modli się o swoich uczniów, zanim Jezus odejdzie, lecz oni są na świecie. Jezus, rozumiem to, że oni zostają. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Jezus o to się modlił, żebyś Ty i ja dzisiaj, żebyśmy byli w takiej jedności, w takiej relacji z Ojcem, jak On jest w relacji z Ojcem. On nie umierał i nie zrobił tego, żebyś był tylko religijny i chodził w niedzielę do kościoła. On nie na to umierał.
ale po to, żebyś miał naprawdę życie wieczne. Co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? Jak wygląda twoja wiara dzisiaj? Jak wygląda twoje życie? Jak wygląda twoja brama? Jak wygląda twoja ścieżka? Czy widzisz te wszystkie zagrożenia? Czy kiedy słyszałeś o tym, co Słowo Boże mówi, czy zauważyłeś, że jesteś gdzieś? Ja zauważyłem w poniedziałek. Ja zauważyłem, że było moment, który nie był łatwy dla mnie. Omal się nie potknęły, jak psalmista mówi, moje stopy. Ja wiem, że to jest walka, ciągła walka. Ale naucz się tego, że to jest walka i bij. Wal. Nie czekaj, że ktoś to zrobi za ciebie. Stań jako zwycięzca na podium przed tronem Chrystusa. A On mówi, że On będzie z tobą aż do skończenia świata. Aż do skończenia świata. Nie jesteś tym sam. I ja też nie jestem w tym sam. Kiedy Jezus skończył ten swój ziemski bieg, kiedy miał się zawisnąć na krzyżu, myślę, to jest też w tym kontekście. W Łukasza czytamy, wziąwszy chleb, podziękowawszy, łamał, dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które za was daję, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich, kiedy był po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. To jest przymierze, które nam zostawił. Nie kolejną religię. Nie kolejne prawa tylko do przestrzegania. Kiedy punkt po punkcie będziemy jak na karcie odhaczać, że udało się, udało się, udało się. Ale On oddał siebie samego, swoje ciało, Jego ciało, które zostało umęczone, tą krew przelał, abyśmy mogli być w nowym przymierzu. Abyśmy mogli dostać serce mięsiste, jak to mówi Jeremiasz. Abyśmy mogli żyć nowym życiem. Abyśmy mogli żyć wolnym życiem w Nim. Abyśmy mogli żyć jak zwycięzcy, a nie jak przegrani, którzy ledwo ciągną nogi za sobą do kościoła. Żeby jakoś jeszcze resztkami sił nie stracić swojej wiary. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Jezus po to umierał, rozumiecie to? Żebyś żył zwycięskim życiem. I to nie jest bajka, to nie jest mit, to nie doświadczają tylko mega duchowi ludzie. To doświadczy każdy, kto go w pokorze szuka, każdy jeden. Kto jest gotowy złapać pług i iść i przestać oglądać się wstecz. Kto jest gotowy zostawić wszystko dla Jezusa. Każdy jeden. Nie ma takiego grzechu, którego by ci nie przebaczył. Nie ma takiego upadku, który zaliczyłeś, którego On by nie był w stanie przebaczyć. Nie ma. A to od ciebie zależy. Czy będziesz szedł w ślepo i myślał, może się wślizgnę, powiem ci wątpliwe. I możesz uderzyć w zamkniętą bramę i powiesz, Panie, słuchałem Cię, tam byłem w Sosnowcu u Masarczyka. O, fajny, fajny pastor, fajny. I co z tego? Co z tego? Co z tego, że słuchałeś być może najlepszego kaznodziei na świecie i chodziłeś do najlepszego kościoła, jeśli Słowo Boże nie zmieniło twojego życia, to jest na nic. I nie będzie ważne, że siedziałem przy stole z Billy Grahamem czy z tamtym i gadaliśmy o tym, jak warto jest dobrze czynić na ziemi. Nie ma znaczenia. Jezus mówi, idź precz, bo czyniłeś nieprawość. Bo ja nie byłem Panem twojego życia. Bo ja nie byłem Zbawicielem twojego życia. Mówiłeś, ale tak nie było. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy głęboko się zastanowili. Za chwilę będziemy sięgać po chleb, po kielich. Ale zrozum to, że Jezus to wszystko zrobił, to nowe przymierze. Jest po to, żebyśmy naprawdę żyli. Nie imitacją życia, ale naprawdę żyli. A jeśli żyjemy imitacją, to znaczy, że nie załapaliśmy nowego przymierza. Nie zrozumieliśmy tego, czego On do nas dokonał. Jeśli musisz cieszyć się tylko tym, co posiadasz, to nie wiem, czy Jezus jest dla ciebie największą wartością, jeśli nie umiesz się cieszyć tylko Nim. Nie zrozumiałeś wagi i ceny tego, co, kim On jest. Ja wiem, że to są trudne rzeczy, ale ja nie mam zamiaru kiedyś stanąć przed tronem Bożym i widzieć kogokolwiek was walących drzwi. I Bóg powie, wiesz co, ponieważ im nie powiedziałeś, to oni walą dzisiaj w te drzwi. Co z tym zrobisz? Twoje życie. Twoje życie, twój wybór. A Jezus mówi, jest wąska brama i staraj się usilnie, żeby w nią wejść. Powstańmy.